Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów powstało ze społeczności wirtualnej zrzeszonej wokół portalu racjonalista.pl, portalu, który stał się w krótkim czasie największym portalem wolnomyślskim w polskim internecie. Od pewnego momentu współtworzenia tego portalu czytelnicy zaczęli nas stymulować, żebyśmy podjęli również działania społeczne. Poza publikacją tekstów, poza działalnością wydawniczą, żebyśmy zajęli się również działalnością społeczną, żebyśmy stworzyli organizację pozarządową polskich wolnomyślicieli. Historia założenia Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów zaczęła się od pierwszego spotkania członków założycieli w lokalu Le Madame w Warszawie. To był pierwsza lista, pierwszy statut naszego stowarzyszenia. Niestety w trakcie rejestracji stowarzyszenia w sądzie okazało się, że są tam jakieś błędy. Sąd zaczął nam robić jakieś problemy. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że zrobimy drugi zjazd. A ten drugi zjazd był w Bełchatowie. W 2005 roku zostało zainicjowane Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Dopiero po 2 latach niemalże mogliśmy zacząć działać, ponieważ napotkaliśmy na mur oporu administracyjnego. Mieliśmy dość duże problemy z zarejestrowaniem samego stowarzyszenia. I w zasadzie taką inauguracją naszego działania był pierwszy ogólnopolski zjazd racjonalistów i wolnomyślicieli, zorganizowany w październiku, w dniach 6-8 października 2006 roku w Radzikowie. I odtąd takie te ogólnopolskie zjazdy, które są jednocześnie realizacją pierwszego punktu naszych celów statutowych, to jest integracji społeczności o poglądach wolnomyślicielskich i racjonalistycznych, stały się, czy zaczynają się stawać naszą tradycją, naszym zwyczajem. Organizujemy, staramy się organizować co roku takie imprezy, które są coraz bardziej rozbudowane. Zaczynamy to nazywać również festiwalem racjonalistycznym. W 2008 roku kolejny festiwal planowany jest na Kraków. Stworzyliśmy już kilkanaście ośrodków w całej Polsce i te najprężniej działające to jest ośrodek w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Trójmieście. Oh.
chcieliśmy właśnie taką organizację stworzyć, która przede wszystkim miałaby na celu stworzenie czegoś członkowskiego, czegoś, co działałoby w różnych miastach Polski, a z czasem może nawet w małych mieścinkach. I to jest pierwszy podstawowy cel naszego stowarzyszenia, czyli integracja i budowanie społeczności wolnomyślarskiej w Polsce. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów jest organizacją o charakterze światopoglądowym, etycznym i filozoficzno-naukowym. Chcemy zrzeszać polskich racjonalistów, humanistów, wolnomyślicieli w związek, który będzie działał na rzecz budowy w Polsce kultury świeckiej, kultury humanistycznej, który będzie dążył do propagowania idei racjonalistycznych w kraju, który będzie działał na rzecz rozdziału Kościoła i państwa, na rzecz faktycznego rozdziału Kościoła i państwa, na rzecz laicyzacji, czyli oddzielenia Kościoła od sfery publicznej w Polsce. Zamierzamy działać również na rzecz społeczeństwa otwartego, tolerancji. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów należy do kilku organizacji międzynarodowych, między innymi do Międzynarodowej Organizacji Etyczno-Humanistycznej Młodych, która jest takim swoistym zrzeszeniem młodzieżówek o profilu humanistycznym z całego świata. Jesteśmy też związani z Polską Federacją Humanistyczną i z Europejską Federacją Humanistyczną z siedzibą w Brukseli.